Cześć, witam wszystkich widzów na kanale Board Games TV, szczególnie tych najmłodszych, bo dzisiaj gra dla tych młodszych graczy, a tą grą jest gra Smoczy Skarb od wydawnictwa G3, czyli kolejny tytuł dla tych młodszych planszówkowiczów. Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 graczy powyżej 4 roku życia, no a czas jest bardzo krótki, około 20 minut. O co chodzi w ogóle w grze Smoczy Skarb? Gracze wcielą się w dzielne skrzaty, które będą musiały przedrzeć się przez mroczny, nieznany jeszcze nikomu las. Na końcu tego lasu jest jama z bardzo groźnego smoka, który pilnuje skarbu i właśnie celem tychże graczy, skrzatów, będzie zdobycie tego skarbu przed smokiem. Także zobaczmy zasady, które są naprawdę bardzo proste, no i za chwilę wracamy i troszeczkę powiem na temat tej gry. Tak wygląda gra Smoczy Skarb i tak prezentuje się komponenty, jakie znajdziemy w grze. Mamy planszę, która przedstawia nam las, jest to ta część, przez który będą przedzielały się gracze i w tym lesie będą znajdowały się 4 żetony kluczy oraz 1 żeton słodyczy. Jak układamy te żetony? Położenie tych żetonów będą wyznaczały nam kości. Dla każdego żetonu będziemy rzucali 2 kośćmi i przecięcie się linii tego symbolu i tego koloru, w tym przypadku mamy ten symbol, ten kolor i byśmy ułożyli tutaj żeton. I robimy tak dla każdego żetonu i później te kostki już są nam niepotrzebne, możemy je odłożyć do pudełka. Ja już to tak dla recenzji ułożyłem od razu żetony. Tutaj mamy tor smoka, gdzie będziemy układali jego kafelki. On będzie również starał się zdobyć ten skarb. Teraz należy pomieszać wszystkie kafelki drogi i smoka. Mamy kafle smoka, mamy kafle drogi. Te drogi są różne, mamy proste, a zakręty, takie skrzyżowania. I je należy bardzo dokładnie wymieszać i ułożyć dookoła planszy. I możemy zaczynać. Zaczyna najmłodszy gracz. I każdy gracz w swojej kolejce będzie losował 1 kafelek spośród tych wszystkich i wykładał go albo na planszę tutaj do lasu, albo na tor smoka. Jak to robimy? Gdy gracz wylosuje tutaj taki żeton drogi i jest on pierwszym graczem, musi najpierw ten żeton umieścić tutaj w lewym górnym rogu, tutaj na tym pierwszym polu. Później już kolejni gracze będą dokładali do leżących już żetonów. I gracze będą tak losowali po kolei, każdy z graczy w swojej kolejce będzie losował żeton i zadaniem graczy jest zdobycie 3 kluczy spośród tych 4 leżących w lesie. Jak zdobywamy klucz? Klucz zdobywamy w momencie, kiedy któryś z graczy położy żeton drogi na żeton klucza i wtedy ten klucz wędruje w tym oto miejscu. No i losujemy dalej, idziemy, staramy się zdobyć kolejne klucze. Gdy nam się uda, umieszczamy go tutaj. No i celem graczy jest zdobędzie 3 kluczy. Będzie, gdy gracze zdobędą 3 klucze, będą musieli jak najszybciej dotrzeć do tego pola i umieścić tutaj kafelek drogi. Ale w momencie, kiedy wylosujemy żeton smoka, wtedy umieszczamy go tutaj w tym oto miejscu na jego torze. I kolejne tutaj żetony będą przybliżały tego smoka również do skarbu. Ale jest taki specjalny żeton jak żeton słodyczy. Tymi słodyczami możemy odwrócić na chwilę uwagę smoka i gdy gracze zdobędą ten żeton, czyli położą tutaj kafelek na tym polu, oczywiście zachowując zasadę, kładą ten żeton tutaj, no i na chwilę uwaga smoka jest odwrócona. Smok pójdzie po słodycze i możemy usunąć 1 z najdalej wysunięty kafelek na torze smoka. I gracze tak grają, starają się jak najszybciej dotrzeć do tego miejsca, gdy gracze położą kafel drogi na tym polu, wygrywają gracze, niestety gdy kafel smoka wyląduje na tym polu, wszyscy gracze przegrywają. Ok, witam Was z powrotem. Zobaczyliście jak grać w grę Smoczy Skarb. No i teraz troszeczkę powiem na temat tej gry, co o niej sądzę. Przede wszystkim tutaj wykonanie. Naprawdę wykonanie gry jest bardzo dobre, jakość materiałów jest ok. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że gra została wykonana całkowicie z ekologicznych komponentów, czyli pudełko, te żetony, to wszystko jest zrobione z przetworzonych materiałów. Również farby są naturalne, także tutaj duży plus. Więc jeżeli nam ta gra się znudzi, nie będziemy się w nią grać, nikomu nie będziemy mogli jej oddać, bądź coś po prostu się zniszczy, możemy wrzucić ją do odpowiedniego pudełka i ona ulegnie recyklingowi. Także duży plus dla wydawnictwa. Co do grafik, to tutaj już jest kwestia gustu. Mi osobiście te grafiki się nie podobają. Są troszeczkę takie toporne. Mogły być ładniejsze, sympatyczniejsze dla dzieci, ale dzieciom się podoba, jakoś tak nie zwracają uwagi. Ta plansza również też mogłaby być bardziej fajniejsza, bo ta łąka nie przypada mi do gustu, ale to już o gustach się nie dyskutuje. Przejdźmy do samej rozgrywki. Tutaj gramy w 2, 3 lub 4 osoby i tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, w ile osób gramy. W każdym wariancie naprawdę jest bardzo fajnie, ale oczywiście jak to bywa wśród gier dla dzieci, gdzie dzieci się bawią, im więcej graczy, tym jest weselej, fajniej, no i zabawa jest dużo lepsza. Czas gry jest bardzo szybki, trwa 20 minut, ta gra nawet szybciej, jeżeli już znamy zasady. I ta gra naprawdę nie znudzi dzieci. Jeżeli już nie będą chciały, to naprawdę po tych 15 minutach one nie zdążą się znudzić, a jeżeli im się ta gra spodoba, to naprawdę zagramy sobie partia za partią i w godzinkę możemy zagrać 2, 3, 4 partie. Gra przeznaczona jest od 4 roku życia i myślę, że tutaj spokojnie sobie te 4-latki poradzą, bo zasady są naprawdę bardzo proste. Ciągniemy kafelek, losujemy kafelek i wykładamy go albo na planszę, tutaj idzie do lasu, albo do smoka, jeżeli wyciągniemy kafelek smoka. Także zasady są banalne, ale sama rozgrywka jest bardzo fajna, bo jest to takie wprowadzenie do gier kooperacyjnych, bo tutaj w tej grze gracze działają wspólnie, nie każdy sam, tylko gracze muszą razem wspólnie przejść przez ten las, zdobyć te klucze, ewentualnie odwrócić uwagę tego smoka słodyczami i to jest też bardzo fajny element. Troszeczkę wprowadza jakieś urozmaicenia, ale też muszą gracze uważać, bo jak będą losowali zbyt często kafelki smoka, no to ten smok szybciej dojdzie do tego skarbu niż my. I tutaj muszę powiedzieć, że gra jest w tym aspekcie bardzo losowa, prawda? Bo losujemy kafelek, nie wiemy dokładnie co wylosujemy, nie możemy sobie tego zaplanować i czasami może się zdarzyć, jest takie prawdopodobieństwo, że może się zdarzyć, że będziemy cały czas wylosowywać kafelek smoka, prawda? Może być tak, że każdy po kolei będzie ciągnął kafelek smoka, nie zdążymy wyłożyć kafelka do lasu, ale to naprawdę jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że takie coś się stanie, ale trzeba wziąć to pod uwagę. Gra naprawdę się bardzo fajnie, jest dużo emocji, bo to losowanie płytek naprawdę tutaj wzbudza dużo emocji u dzieci, bo losujemy kafelek, a może wylosujemy smoka, żeby tylko smoka nie wylosować, żeby wylosować odpowiedni rodzaj drogi, czy to prosto, czy zakręt, żeby dojść do upragnionego klucza. Naprawdę to jest bardzo fajne. Za każdym razem rozgrywka będzie inna, bo te klucze będą leżały w innych miejscach, ten żeton słodyczy będzie leżał w innym miejscu, kafle będą oczywiście za każdym razem inaczej rozmieszczone dookoła planszy, także każda rozgrywka będzie inna i te wyznaczanie tych położeń tych żetonów również jest bardzo fajne, rzucamy kośćmi i również to jest sama w sobie zabawa. Także jak widzicie, gra bardzo fajna, wykonana ekologicznie, bardzo proste zasady, bardzo szybka, jak dla dzieci jest to bardzo fajny tytuł i przede wszystkim jest to takie wprowadzenie dzieci w gry kooperacyjne, więc tutaj już będziemy je przyzwyczajali do współpracy i one uczą tutaj, kształtują dzieci nasze współpracy, uczą spostrzegawczości, także tutaj możemy już powoli wprowadzać nasze dzieci do gier kooperacyjnych, jeżeli lubimy. Także bardzo fajna gra, jak dla mnie bardzo ciekawa, sympatyczna, no i gra kooperacyjna dla dzieci, super pomysł. Także dla mnie jest to takie 4 z plusikiem na 5, bardzo fajna gra, kolejny udany tytuł wydawnictwa G3. Także na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV, na nasz profil na Facebooku. Tu oczywiście nie zapomnijcie zalajkować, zasubskrybować, żeby nie zapomnieć o kolejnym odcinku. Także do zobaczenia.